Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i witam was w Let's Playu Zagrajmy w Dog's Life. I na porządek synchronizacja jak zwykle, hał. Więc tak, ostatnio skończyliśmy na tym stoku, swoją drogą long time no see. I mieliśmy iść chyba tam. Jeśli dobrze. Jeśli mnie pamięć nie myli, a jak dobrze wiecie, u mnie z pamięcią nie jest zwykle za dobrze. Dobra, tu jest ten pies. Przeskoczymy se go. I idziemy se tu. No. Czy ja tam mogę iść tym psem? Bo to jest najważniejsze pytanie, bo coś tam było, że. Z tym psem czy coś, ale on chyba nawet tutaj nie chce iść, co nie? No, on tu nie chce iść. Jest strasznie powolny. Dobra. Nie wspina się tu na mnie, bo ja wiem, co ty chcesz zrobić. Zboczeńcu, ale ja jestem facetem. Więc przykro mi, ale nie. Ja nie w te rejony, panie. No więc chodźmy tu. Tu jest zawsze coś fajnego. Dobra, więc to jest If I'm not super alert, więc żeby nie było, to od razu pozbieram, bo tutaj są kule. Te kule nie są fajne. Uciekam. Zakładam, że nie mogę wlecieć tu, bo to jest. Tu jest brzydko i źle w ogóle i pozbieram te. Póki mogę, póki żyję, jeszcze. Delicious. Coś musi być. Jolo. Dobra, tu zaraz pójdziemy. Ale mnie tak po prostu dzisiaj nabrało na Dog's Life. Po prostu siedzę tak sobie w szkole i myślę sobie, dzisiaj nagram Dog's Life. Nie wiem dlaczego na Dog's Life miałem taką ochotę, po prostu miałem. I tyle. Taki wiecie, miałem dzień Dog's Life'owy. W ogóle to jest fajny framerate teraz jest. Prawie 60 FPS. To znaczy ta gra nie działa w 60 FPS, jak po 30. A i tak rzadko to robi. Jeśli mam być szczery. No ale no, przynajmniej działa. At least. No. Mówię, że to jest lokacja, w której przypadkiem nie ma żadnego psa? Tak mi się wydaje. No, tu nie ma żadnego psa. To jest jedna z tych niewielu lokacji, która nie ma psa. Bo zwykle jakiś jest. Sobie zbieramy tu wszystko. Wszystkie zapachy. Od razu zbieram te zapachy, żeby nie było, że. Będę się musiał później wracać i szukać, więc od razu cokolwiek widzę, to zbieram. Najprawdopodobniej coś tam jeszcze na dole jest, jakiś zapach czy dwa i tyle. YOLO! Oh brother, who cut the cheese? Chyba już myślałem, że obrywałem. Oh no! Wow, that was freaky. Wystraszyłem się, okej. Ojej. Tak, mówisz sobie spokojnie, jest fajnie, tu nagle myk i głaz na twój łeb. No po prostu zarąbiście. 10 na 10. Bym nawet powiedział. Jak to mi. Dobra, żyję. Dammit! Wow! Dlaczego tu nie ma żadnych checkpointów, tylko cały czas na tym dole zaczynam. Nie jest fajne. Opa. Trochę jestem po. Nie po. Podekscytowany. Zaimponowany? Imponuje mi to, że tyle jest tych obiektów ruszających się. Jak normalnie gra nie ogarnia, jak jest parę tylko, to tutaj po prostu ogarnia. To jest właśnie takie ciekawe, no.
Dobra, YOLO! Bo jednak jest pies. Taki... Taki... Jak to się nazywa takie psy? Nie wiem, czy to perskie przez chwilę. Kurs. Jak to tam wie? O! Sztuczki! Jezu, jaki on wielki jest! Jaki on ogromny jest! I on... Ale... To było przerażające. Now you go. Lewo, góra, dół. Siad, wstań. Okej. Okay. How. Your move, my man. Okej, okay. Raz, dwa, trzy. Tak, how, make, how. Easy. Dobra. Stanie na rękę. Dobra. Leżenie. Your move, my man. Dobra. Tak. Okej. Ha, udało się. First try. Jestem z siebie dumny. No teraz spadaj, psie. Może nie dosłownie, bo to będzie trochę źle. Dobra. A co ja w sumie zbieram? A, czerwone, no okej. Okay. Zastanawiałem, no, co zapach zebrałem w ogóle. Tego cenie obrazu mnie zawsze denerwuje, w każdej grze. Po prostu mnie to denerwuje strasznie. Jakby były też jakieś haki, jak nie tylko na widescreen, tylko na... i na 60 FPS, tylko właśnie na... Damn it! No i na... Jak się to po prostu... No, nie wiem. Tylko to takie włączenie się trzęsienia ekranu, żeby było po prostu zarąbiste. Ja bym takie haki do każdej gry instalował. Tak w sumie jak teraz do każdej gry instaluję haki na... widescreen. Jestem na serio takim człowiekiem, który bardzo lubi dokładność wyświetlania, więc widescreen to jest zawsze podstawa moja. Nawet w starszych grach i dlatego szukam jakichś... Zawsze szukam praktycznie haków na widescreen do gier na PS1, gier na PS2. Heck, nawet niedawno zacząłem researchować Xboxa. Mam sobie zamiar kupić na różne moje chore rzeczy. O, tu jest pan. Ja sobie wezmę kość. Dobra, to ja tego psa muszę tu przyprowadzić, bo ten gość tutaj umrze. Mogę cię sterować? Nie, no ty chamie. Tam leży człowiek! Idź mu pomóc! Niewdzięczny kunlu. Dobra. Dobra. Czas na moje umiejętności naparzania przycisku! Trochę wymasteryzowałem, wyćwiczyłem dzięki zawodom Trimaxa lekko, bo Rayman M to jest na serio gra, w której musisz nawalać przyciskiem, żeby booster był zarąbisty. Swoją drogą, kiedyś będzie na pewno let's play z Raymana M. Albo przynajmniej live streamy jakieś z tego. No ja już jestem prawie na samym końcu. Nikt nie jest mi równy. Jestem w sumie ciekaw, czy taka sama jest szybkość, gdy ma się wielokości. Bo tak trochę, no, tak nie wzrokości, to było tak samo. Dobra. Mamy to. Teraz mogę tobą sterować. I come on! Well, at least his heavy coat means I'm nice and toasty. Ale...
Ale ja nie dotknąłem tego głaza. Bo w ogóle jaka przewaga, ja pierdzielę. Bo ja pierdzielę. Dobra, typie. Ratuj go. Podszedł do niego pies. Ozdrowienie. Oh, my head. Hey, dog. If I draw a map of my position, can you take it to my brother, the cable car operator? Please, boy. Take this hat to my big brother, the cable car operator, and show him the map of my location inside. Cable operator? No, nie ogarniam, ale się postaram zanieść. Oh boy! Uwaga, nie mówcie mi, że ominąłem gdzieś różowy. To by różowy, whatever. O, przeciąganie liny. Fajnie to jest. 3, 2, 1. Znaczy fajne to jest, jeśli nie naparzacie tak jak ja. Znaczy, jeśli naparzacie tak jak ja, to nie jest to właśnie fajne. Tada. Easy! W ogóle teraz zauważam, że ta miska jest podpisana Jake, a on w życiu nigdy tu nie był. Ścisłość lekka. My favorite. Dobra, teraz gdzie jest ostatni zapach? Ja co... Wiem tylko, że jakieś dziewczynce mam dostarczyć. To bo tyle zrozumiałem. To jest właśnie jeden z tych problemów, gdy nie mogę podłączyć na przykład słuchawek sobie i słuchać, co tam jest w dialogach, bo pewnie bym wtedy z łatwizną zrozumiał. Gdzie mam to zanieść? Ale teraz to... Wahoo! At last! Które dupa, no zrozumiałem cable top. Więc... Do jakiejś dziewczynki albo do tego typa od radia. Gdzie od czego tam jest? Wow, to był skok. Więc może najpierw pójdźmy do tego typa od radia. No bo tu już nic nie ma. Chyba że... Mamy to zanieść do tego... gościa... w poprzedniej lokacji. To też może być... To też może mieć sens. Okej. Więc jesteśmy teraz. Tutaj... Co ja mogę to... wyjść z tej... Jezu. Z tej wizji. Nosowizji. Ja pokażę to temu typowi. Zobaczymy, czy on jakoś zareaguje na to, czy co. Opa. Opa. What's that? My brother's climbing hat. Good human. Clever human. There's a map inside. Now I can call that rescue helicopter. Hugocopter leci. In case a strange dog provides a vital clue that aids in a rescue. Please take it. My trousers were beginning to smell. So long, boy. Have a good day. And watch out for that dog catcher. They say he's shipping strays off to Boom City. Okay, dzięki typie. Jest mój gość. No co za chamstwo społeczne, ja pierdzielę. Bones, that's what it's all about. Dobra, więc to tyle z tych gór, tak? No to spoko, teraz możemy iść tu. I spadamy. Stąd. Jedziemy jeszcze do następnego świata, bo jeśli dobrze pamiętam, nie mamy wszystkiego do końca zrobionego. Właśnie, nie wiem, czy zrobiłem wszystko.
Czy to jest złe, że nie pokazuje mi liczby kości na... na rzeczy? Bo ja odkażę... No już zrobiłem to zadanie. Z helikopterek ściągnąłem, więc jest zrobione zadanie. Tamtemu gościowi przyniosłem mikrofon, więc też jest zrobione to zadanie. No chyba pozostało iść tylko tu. Jeszcze jest chyba jedna lokacja, do której nie... Jezu! Aha, tu wrócę, wracam tu. A nie, to... Czyli już zrobiłem wszystko! Tak? Mogę to jakoś... Tak, okej. Więc... O co chodzi z tymi kulami? No... Ratowałem tego typa, ale nic nie zrobiłem z kulami. Tu też to zrobiłem. Ja bym się... No bo nie wiem dokładnie, co ja mam zrobić z tymi kulami. No niby uratowałem typa. On mi nic nie dał poza czapką. Dostałem kość od jego brata. Od tego. Co ja mam w nim zrobić? Wejść tam? Wiecie co? Odcinek jest dosyć krótki. Na pewno nie będę robił następnej lokacji, więc możemy się tam przejść. Zobaczyć, o co kaman. Zobaczymy. Bo jeśli tam jeszcze trzeba coś zrobić, to taka trochę dupa dla mnie. Ale cóż, no. Chcę zrobić 100% w tej grze. Znaczy ending, jeśli dobrze pamiętam, się nawet nie różni między 100% a ileś tam procent, ale no... Wiecie, no. To jest taka satysfakcja, że zrobiłem w dobrej jakości let's play tej gry. Znaczy nie do końca w dobrej jakości, bo... Na pewno kiedyś powtórzę, że było w 1080p albo nie więcej, ale no 1080p na pewno kiedyś będzie z tej gry robione. Znaczy nie do końca, Vega nie obsługuje 1080p i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale wiecie co mi chodzi. Oh no! Fajnie by było... fajnie by było, jakby wydali tą grę jako taki PS2 Classic na PS4. Co to jest? Skakuję do dziury! As Marvin Gaye put it, what's going on? Nie, chwila. Tam się zgnieść. Wow, how'd I end up here? Dobra, czyli dziura to nie była odpowiedź na moje pytanie dokładne. Może jak wlecę, to bym się zrobił, no bo tak trochę tupa, nie? As Marvin Gaye put it, what's going on? Ja, czy ja jakiś zrobiłem glitch, że wpadłem do tej dziury? Jestem prawie pewien, że nie powinienem tam wpaść. Jak tak teraz sobie skaczę. Is this an out of dog experience? Ciekawe co by było, jakby mnie zgniotło. Wolę tego nie próbować, bo bądź co bądź zapis mam trochę tak daleko, no bądź co bądź. Damn it. Wow, that was freaky. Proszę, nie mogę tak sobie ze śniegu wykopać czegoś do zjedzenia. Byłoby dużo prostsze. Bo... No serio, nie ogarniam, co ja tu mogę jeszcze zrobić. Tu nic nie ma. Tak, wiecie, na wszelki wypadek sprawdzę.
Cofaj. No. Bo kurde, ja naprawdę nie wiem, co mogę jeszcze zrobić z tym głazami dodatkowo. No chyba, że nic nie muszę robić, to wtedy no fajnie i w ogóle, ale no... No to, to jest właśnie mylne, no bo... No bo patrzcie, no tu niby mam takie różowe, jakbym nie zrobił. Tutaj mam całe, tu, a tutaj wszystko zrobiłem, a i tak są innokolorowe obrazki. Tutaj też, no... Zdecydujcie się w końcu na coś. Dobra, użyję tego typa. Żeby obczaić teren, żebym nie musiał się cofać z powrotem na dół, bo to by była już katastrofa kompletna. Nie, bo ja tam nie mogę wejść, nie? No nic tu się nie stanie, jak tu wejdę i w ogóle. Nie, jakbym nawet coś tu miał zrobić, to by mnie już przełączyło. Tu też nic nie ma. Ojej. No tak chyba nic, no to przejdziemy się do... Oczywiście ci, którzy się znają na tej grze lepiej niż ja, zresztą mnie pewnie też sprawdzę w internecie po tym nagraniu, mogą mi oczywiście powiedzieć, czy jednak jest coś do zrobienia z tymi głazami. Tylko ja po prostu jestem niekumaty zbyt. Teraz sobie pójdziemy tu i przejdziemy się. I będziemy kontynuować nasz oryginalny plan, czyli po prostu iść do w sumie ostatniej lokacji tak naprawdę. Ostatniego hub worlda. Jak bym powiedział. Jest tam troszeczkę do zwiedzania, ale no... Powiedziałbym, że jest dużo mniejszy niż dwa te pierwsze hub worldy. Więc wejdziemy. Nie wiem, czy przypadkiem już nie mamy przekupionego tego psa Hycla. Nie pamiętam. Szkoda, że nie można tego pominąć. To taki cutscenek przechodzenia. Efekt odbijania się bardzo mi się podoba. Nie jest to takie światło jak na przykład w Sonic Heroes, ale bardzo się fajnie odbija otoczenie metalowych rzeczy, naprawdę. Jak na grę z PS2, to sądzę, że to jest taki bardzo ładny efekt. W ogóle ta gra, jako gra na PS2, to jest bardzo ładna, bym powiedział. Znaczy, faktem, ludzie są przerażający w tej grze. Ale same animacje i efekty różne są, powiedziałbym, że na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście to nie jest jakiś Shadow of the Colossus albo no nie wiem, jaka jeszcze była taka zarąbiście ładna gra na Zwalam dużo takich planów, tak? Shadow of the Colossus. Nie no, no, Shadow of the Colossus to chyba taka najlepsza. Najlepszy przykład. To jest jedna z takich. Jak ktoś mówi, gry na PS2 są ładne, to zwykle jest podawane Shadow of the Colossus. Tak zauważyłem, no może jest prawda, to jest bardzo ładna gra. Faktem, że nigdy w nią nie zagram, bo mnie przeraża po prostu, jak widziałem, że jeden z bossów jest po prostu na wodzie. I można nurkować, to po prostu zabał. I'm covered with dog germs. Perhaps you may be in the wrong line of work, Wayne. Oh, mind your own beeswax, Dwayne!
Hello, Dwayne speaking. Well, did you collect some nice clean mountain dogs to supplement those nice clean Clarksville dogs? Yes, Miss Peaches. Excellent. I must have only the freshest, most organic animals. Deliver them to the Boom City Dog Pound. Now. Can I ask a question, Miss Peaches? Oh, very well, if you must. You're not gonna hurt them little doggies, now are ya? Are you questioning my genius, you overgrown ox? No, Miss Peaches. Wayne? What? That was Miss Peaches. I think maybe she could use some therapy. Oh, for pity's sake! Wait! Look! At last! Okej. Ta parka jest po prostu zarąbista, no. Można się uśmiać czasem. Jak się zna bardziej angielski, to można się uśmiać nawet. No i jesteśmy. Boom City! Ostatni hub world gry. Czy hub... Ta gra jest taka otwarta, że każdy świat można nazwać hub worldem, ale dobra, no. You know what I mean. Więc w sumie za parę odcinków oczekujcie końca tej gry. Ona jest naprawdę krótka. Tylko małe moje pytanie, gdzie... No dobra, pamiętam gdzie jest. Muszę iść tu. I tu jest taki malutki... Możemy napisać. No i to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Bo już się bałem, że się skraszuje gra. To by było na tyle w tym odcinku. A więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Control!